witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Rotraka. Nie było Rotraka kilka dni, kilka tygodni nawet bym powiedział, ale z uwagi na to, że jakoś nie chciało mi się go nagrywać, miałem jeszcze masę innej roboty i tak po prostu jakoś zeszło, no i po prostu nie było. Słuchajcie, ale już wracamy, już ten Rotrak będzie. Słuchajcie, jedziemy z benzyną z Sankt Petersburga, z Rosji do Białego Stoku za Warszawą. W Warszawie oczywiście będziemy odbijać na Białystok. No i cóż, paliwko, wjedziemy sobie paliwko i jedziemy, ruszamy. Mam nadzieję, że tu nic nie jedzie. Dawno nas tu nie było. Mój wolwiarz się za mną ogólnie stęsknił. W zasadzie nie miałem w zasadzie jeszcze ustalonego jakiegoś specjalnego tematu na dzisiejszy odcinek, więc tutaj będę improwizował dzisiaj. Tak w ogóle to nagrywam programem Action dzisiaj, tak dla testu, bo jestem ciekawy, jak ten Action sobie poradzi. Ogólnie gra na Windowsie 10 ładnie działa, bo zmieniłem, tak jak mówię, Windowsa. Działa ok, z kierownicą też nie było problemów, na szczęście. Niektórzy się objawiali. Ktoś mi ostatnio napisał, że Huśku, czy planujesz zakup kierownicy G29? Widziałem, że tam wujek Bohun dostał, więc podejrzewam, że pogadam z wujkiem, zapytam, jak tam kierownica, jak się sprawuje i tak dalej, ale podejrzewam, że kupować na razie nie będę, z uwagi na to, że troszeczkę sobie kosztuje. No chyba, że zacny Logitech, który może to oglądnie, chciałby mi to wysłać, a chętnie Logitechu, kochany, przygarnę taką kierownicę, także jak coś to wiesz. No, dogadamy się. Także, a tak na poważnie, na serio, to wiecie, no nie, na razie nie planuję, ale widziałem, jestem ogólnie ciekawy opinii. Tutaj myślę, że wujek Bohunek, ty kurka, ja tu mam skręcić? Nie, to kurde, tam jest zmyliło, tam jakaś szczałeczka czy coś. Ale już taki strach, myślę, what the fuck. Myślę, tutaj wujek Bohun, tak jak mówię o tym, o tej G29, da znać. Czekajcie, do portu mam się skierować? Bo tak trochę mi się tutaj kończy. Tak, dobra, do portu. Dobra, port. Dobra, tam widzę, jest prom. Więc sobie od razu sobie wjedziemy na niego. Jest. Okej. Dobra, tak, do Gdańska by nam było, tak. Nie sugerujcie się mapą, mapa jest troszeczkę przesunięta, jeszcze nie zaktualizowałem modów. Jestem w trakcie, więc... więc po prostu... chwilkę to potrwa. Dobra. O, niskie ciśnienie, no socha ciepa. No poczekamy sobie, naładujemy. Ogólnie ile mamy paliwa? Paliwo. Czym się tutaj, pamiętam, zmieniało? Mamy 358 litrów, wystarczy nam też na 910 km. Ja myślę, że mniej zrobimy do Białego Stoku. Teraz z Gdańska na Warszawę i w Warszawie odbijemy na Białystok. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się tam dojechać i tam po prostu się pożegnamy. I tak dalej. Dobra, spróbujemy, jedziemy już? Jedziemy. Ile kilometrów? 460. No to w Białym Stoku gdzieś sobie zatankuję. Na Podlasiu, tak? Ogólnie jesteś z Białego Stoku? Jeżeli tak, to
to się ujawnijcie. Pozdrawiam. Białystok. Dobra, zakręcik. I jadymy. Także, co do kierownicy tej G29, to nie wiem, myślę, że pewnie będzie ok, kiera. I w ogóle będzie smacznie sobie chodzić, działać i te sprawy, no ale cena, no troszeczkę zaporowa jest, 1700 zł gdzieś tak, plus skrzynia biegów osobno za prawie 300, no to no dwa tysiaki, jakby sobie tak miał swobodnie, no to spokojnie już kierkę kupi, ale powiedzmy tak, że na chwilę obecną jeszcze nie jestem aż tak zapalonym graczem w gier wyścigowych, samochodowych, żeby kupować kierownicę za 2000 zł. W zupełności Driving Force GT wystarcza. Jeszcze powiem wam szczerze, będę, znaczy nie wiem, to na pewno nie dzisiaj zobaczycie, ale zobaczycie w przyszłym tygodniu, podejrzewam. W ramach randomowej rozgrywki zobaczycie Dirt Rally, czy jakoś tak? Coś takiego. W każdym razie na kierownicy będę chciał to sprawdzić i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Ta nawigacja jest kompletnie nieczytelna. Wow. Tyle co, jeżeli chodzi o Driving Force GT. Jest głośna. Kierownica jest głośna, w porównaniu w co miałem jakiś czas G27, no to jednak cisza przeważała i było to nie było słychać tej kierownicy, a tutaj jednak czasami te silniczki, tryby, nie wiem, zwał jak zwał, po prostu słychać, ale to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Dobra, jedziemy sobie. Przypominam oczywiście o akcji zgarniania gier. Ale powiem wam tak, nie grałem długo i pedały, przynajmniej hamulec, wyrobił się tak, że troszeczkę skrzypi, tak jak w prawdziwym samochodzie. Dobra, czekamy na zielone. Mamy dalej 457 km, jeszcze całkiem sporo. O, raju. No come on. Nie wiem, ogólnie widziałem wczoraj filmik z Gamescomu z grą American Truck Simulator i powiem wam, nie wiem, czy wiedzieliście, czy nie, ale jeśli tak, to całkiem spoko. Wydaje mi się, że graficznie co jak co, ale chyba wygląda lepiej niż Euro Truck. Także tutaj być może zastosowano jakiś inny silnik albo coś. Ogólnie ETS-a tego oglądacie też znacznie później niż mieliście, ale to z uwagi na to, że po prostu byłem zmuszony nagrywać tego samego dnia, co wrzucam, więc i dlatego był tutaj takie opóźnienie, nie było go o 15, między 15 a 16 jest później. Ogólnie dzisiaj filmy mi się tak troszeczkę poprzesuwały, ale to wynik takich drobnych zakłóceń niestety. W końcu autostrada. Polskie drogie autostrady, niestety. Dobra, i tutaj polecimy teraz na Warszawę, tak. Pytacie też, była propozycja stworzyć, tak są trzy odcinki Euro Trucka w tygodniu, to żeby jeden odcinek był multi. Powiem wam, że z jednej strony tak, i z drugiej strony nie, bo z drugiej strony nie, bo musiałbym po prostu przerzucać co chwilę sobie paczkę, nie? Nie ma czegoś takiego jak jakiś profil menadżer czy coś, że na przykład jedną sobie odpalam z multi, drugą sobie odpalam z singlem. Tak to za każdym razem musiałem zmieniać tą wersję gry i tak dalej. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Nie wiem, tu był zjazd, rozjazd, dobra, możemy sobie wrócić na ten pas. Że cisnę prawie stówę, ale nie jest źle, ale
W sumie podoba mi się teraz to, że nie wiem, czy wcześniej tak było, czy to przez jakiś update. Nie, musiało być chyba, że jak jest w miarę... Czekaj, what the fuck? Że jak jest w miarę taka wczesna godzina, to jest pusto na drodze. No i kochane bramki. Ta. Brameczki. Okej, okay, czyli opłata będzie pobrana na końcu. Damy radę. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ja tam dojadę, czy nie dojadę. Chciałbym się wyrobić tak w pół godziny odcinku dzisiaj, bo jeszcze czekają mnie rendery. I trochę tak opornie to dzisiaj idzie, zwłaszcza, że jest gorąco. No, z tymi upałami już po prostu można świra dostać. Najgorsze jest to, że nie zapowiada się, żeby było na razie inaczej. Także tutaj na przykład kierowcy tacy zawodowi, którzy jeżdżą sobie faktycznie i nie mają klimy w samochodzie, oj, biada i biada, współczuję. Nic ciekawego po prostu. Za 200 metrów mamy stację benzynową, ale ja nie muszę tankować, mamy na 600 km jeszcze, te spoko. Spać też mi się na razie nie chce, jest luzik. Jestem wyspany, zresztą dopiero co rozpocząłem grę, więc tym bardziej. Ogólnie wiecie co? Swego czasu jeszcze, nie wiem, być może jest taka gra, może ktoś z was zna. Symulator, czy ja jej nie znam, dlatego chciałbym taką grę pozyskać, o ile jest taka możliwość. Na pewno tutaj mówię, odpada OMSI, bo OMSI nie, ale już jak wiecie, jak mówię o OMSI, to mówię o autobusach. Przynajmniej był taki plan, wiem, że studio SCS planowało zrobić taką grę, ale kiedy ona wyjdzie, to nie wiadomo. Jak symulator autobusu, po prostu wycieczkowego. Też sobie jeździsz po Europie, wozisz ludzi, całkiem spoko by to było. Chętnie bym sobie zagrał, no ale niestety na razie jeszcze się nie zapowiada, żeby po prostu wydali, widzieliście. To musi być jakiś tunel czasoprzestrzenny. Jechał samochód i wuh, znikł. A może to ten, doktorek i jak mu było, z powrót do przyszłości, to pewnie oni byli. O, zaraz wracam. Standardowo listonosz. O, dobra. Zawsze jest tak, nie wiem, czy to jest jakiś syndrom nagrywania, czy coś. Zawsze jest, jak się tylko rozpocznie nagrywanie, zaraz ktoś musi dzwonić. Ostatnio byłem strasznie zły dla sąsiada sprzeciwka, zresztą sąsiad sprzeciwka, no bo wiecie, ta starsza jedna babeczka, która była niezniszczalna, okazała się jednak być zniszczalną i nie żyje już. No i ta rodzinka, która... i jacyś krewni tej babeczki, no wynajęli to mieszkanie niestety jakimś popaprańcom, kompletnym popaprańcom, patafiany takie, że jakich mało, masakra, po prostu masakra. No i ogólnie są problemy z tymi sąsiadami, przynajmniej ta babeczka z boku się skarżyła, że podobno nie... O! Oh, fucking dirt. Nie. Oh shit. Pamiętajcie, nigdy nie kichać za kierownicą. Bywa. Ile zapłacę? 294 zł za odcinek. A o, DPD. Aż mnie nóżka zaswędziała. Wracając do sąsiadów. Problem z tym jest straszny, ale to o tym nie będę rozpowiadał się. No nie ciekawie. Ostatnio też właśnie zacząłem nagrywać. Dzwoni do Mafan.
Maciek! Maciek! Zastanawiam się, no ja pierdolę. No ja pierdolę. Maciek! Mówię, no, no chyba nie Maciek. Maciek, to ja! Słyszę, no nie. Następnie mówię przez domofon, że no mieszkanie inny numer, nie? Tam powiedzmy ileś tam, nie? Patrzę, znowu kolejny samochód znikł. I kolejny. Uciuch! What the fuck? What the fuck się tutaj dzieje? Samochody znikają, nie wiem, kurwa, jakiś kolejny wymiar chyba. Tylko że jak sam będę jechał, mi tak kurwa wez się gdzieś. Zobaczymy. Piękny wschód słońca. No i było Maciek, Maciek. Dopiero zaskoczyło do niego, że se powalił te numery. Sorry. Tak wiesz, nie jeden raz było, także nie wiem, według niego numer X jest numerem Y. No ale dobra. Nie wiem, podejrzewam, że chyba problemy z liczeniem albo coś takiego. Tak mi się wydaje. A się rozpędziłem. A ja przecież z paliwem jadę, jakby to wybuchło, wow. Nie byłoby ciekawie. Dobra. Cholera, chyba tam nie dojadę. O, pociąg. Dawno się jadę na pociąg w tym. Co to za roboty drogowe? Roboty? A tutaj na poboczu. No halo! Jedź! Będziemy do jutra czekać. Znowu DPD. Propos DPD. O kant tyłek rozbić takich kurierów. Po prostu szlak jasny mnie trafiał. Kiedy byłem w domu, a na statusie przesyłki widzę osoba, adresat nieobecny. No sobie myślę, no ja pierdolę. I tak dwa dni pod rząd. Sobie myślę, no nie. Z drugiej strony myślę, dobra, może domofon nie działał i kurier stwierdził, że nikogo nie ma. Ale sprawdziłem, domofon działał. I teraz pytanie, czy w ogóle nie przyjechał, bo nie miał czasu, czy już się nie wyrobił, czy co, nie wiem, po prostu zaginął. Fakt. I w sumie ta przesyłka miała być w środę, dzisiaj jest piątek i jeszcze jej nie ma. Także ciekawie. Paliwo. Paliwa wystarczy, więc nie tankujemy. Tu jest 70, ja 90 na parzą. Ale dobrze, milicji nie ma. Ostatnio ktoś też wrzucił temat do ETS-a. Łuśku, co myślisz o tym, o osobach mrygających, jeżeli stoi kontrola policji, patrol policji na drodze? Powiem tak, z jednej strony dobrze, z jednej strony nie za dobrze, nie? Z jednej strony takie mrygnięcie właśnie niedawno uratowało mi portfel o jakieś 300 zł. A z drugiej strony to tak naprawdę też nie wiemy, komu mrugamy, nie? No bo z drugiej strony może ktoś jechać pijany, nie? No i zamiast wpaść, pojedzie dalej, spowoduje wypadek i kogoś zabije, prawda? A z kolejnej znowu strony, no to wiadomo, no oszczędność portfela i tak dalej. Chociaż z drugiej strony też jest, że przecież to nie z naszej kasy idzie, nie? Więc co mi tam, jeżeli ktoś zapieprza, to niech zapieprza. Jego portfel, jego kasa. Znaczy ja tutaj nie powiem, no... Ja byłem zadowolony, że zaoszczędziłem. Bo tam, wiecie, kij, jak to się mówi, kij tam z kasą, nie? Te 200 czy 300 zł, to jeszcze nie pieniądze. Ale gorzej, bo się punkty zbierają, nie? A stracić prawko, no tak nie za bardzo. Ewentualnie jak ktoś
przekroczę te 50 i uprawko wezmę na te 3 miesiące. No to masakra po prostu. To jest po prostu tak durny przepis i w ogóle, więc nie wiem. No, znaczy według mnie to powinni ogólnie zlikwidować ten przepis, że 50 km i bierzemy prawko. Bo to jest trochę nierealne, znaczy no, głupkowaty przepis dlatego, że może nie tyle jak ktoś sobie tam wiecie, jedzie, ale ogólnie jazda samochodem, posiadanie prawa jazdy jest jednym z takich udogodnień, jest to jakieś, powiedzmy, dobro, nie? I pozbywanie nas tego trochę tak, no, jest średnie, nie? Z tego co wiem, nawet miało być coś takiego, że gdzieś tam do Unii Europejskiej mieli to zgłosić. Ale czy zgłosili, to tego niestety nie wiem. No ale wiecie, postawcie się to, że dobra, ktoś tam sobie jeździ rekreacyjnie. Rekreacyjnie od czasu do czasu, biorą mu to prawko, wytrzyma te 3 miesiące, prawda? Ale co jeśli ktoś, załóżmy, ma daleko do pracy? To jest kłopot, nie? Już. Można powiedzieć, że a przecież mógł przecież myśleć za kierownicą, mógł nie jechać jak wariat o te 50 więcej. 50 więcej to jest już dużo, prawda? Bo w terenie zabudowanym 50 to jedziesz 100, no to sporo, jak na przykład jak na miasto. No ale bo wiadomo, debili to nie brakuje akurat nie brakuje na drogach. No ale postawcie się na przykład, że jeżeli ktoś pracuje jako kierowca, no to tutaj już naprawdę ma bardzo, bardzo duży kłopot, bo 3 miesiące nie może wykonywać pracy. To sorry, no to niech państwo da na utrzymanie, rachunki, czy tam jakieś kredyty, raty i tak dalej, no bo... Ale tutaj też się wtedy rodzi pytanie, ale przecież mógł tak nie jechać. Ale pracę trzeba wykonywać i to tutaj jest... Tu jest przekichane i naprawdę... Jeżeli ktoś pracuje jako kierowca i traci prawko, to no nie zazdroszczę. Ale ogólnie kierowcy, no, różnie bywają. Ostatnio miałem, znaczy ostatnio, jak wiem, może 2 tygodnie temu, miałem taką sytuację, no nie za ciekawą, bym powiedział. Stałem sobie na, nie wiem, jeżeli ktoś jest z Tarnowa, to będzie wiedział. W Tarnowie są remontowane wszystkie wiadukty kolejowe. No i na Tuchowskiej, z ulicy Tuchowskiej jest objazd poprzez Aleje Tarnowskie, tam jest przejazd kolejowy i tak dalej. No i sobie stałem na przejeździe, no bo jechał pociąg, no to trzeba było się zatrzymać, wiecie, i te sprawy. No szkurwa mać, pierdolone. No i stałem, nie? Mamy już ruszać, bo te szlabany się podniosły, mamy już ruszać. I za chwilę czuję jebudup. Gościu mi wjechał w dupę. Uderzenie było takie dosyć mocne, sobie myślę, no to zajebiście, pewnie pół tył samochodu będzie do zrobienia. Bo pewnie, co zakładałem, rozpiżdżone równo. No ale wychodzę, patrzę, wygięta tylko tablica rejestracyjna, tak leciutko, i ta ramka plastikowa pękła, nie? To ramkę plastikową na tablicę nie problem wymienić, prawda? No i gościu, wyszedł taki starszy gościu, ślepy, i on wychodzi, bo to było gdzieś koło 23 chyba. Wychodzi i mówi: a śpiący jestem. Ja se myślę, jak wtedy mnie wkurwił, sobie się, śpiący jesteś i jedziesz? Patrzę na rejestrację, rejestracja z Przemyśla, no to sobie myślę, no to na pewno, nie? Jeszcze kawał drogi przed nim. Ale rusz się troszeczkę. Podjedź bliżej. No i... I mówi, że jest śpiący. No to ja sobie myślę, to mówię gościu, no to jak jesteś śpiący, to się nie wybiera samochodem, bo się później nie myśli, wjeżdża w dupę. Tylko coś się kombinuje, nie? Żeby pojechać trochę później. No ale wsiadł, wjechał mi w ten tyłek, ja mówię, no dobra, to co gościu robimy, czy się dogadujemy, czy nie? On mówi, co pan proponuje, nie? Ja sobie myślę, to ja jestem poszkodowany, więc mi tam ciul. Mówię mu,
Wyskoczyłem mu z zajebistą ceną, jak za ramkę plastikową. Okrzyknąłem mu chyba 400 i mówię, że się rozjeżdżamy. On tak, ale ja nie mam teraz pieniędzy, żeby pokryć straty. Ja mówię, no to mnie to nie interesuje, nie? To mówię, to albo pokrywa pan straty, albo drogóweczka, nie? No i była drogóweczka, to nie, że czekało się na drogóweczkę chyba z pół godziny. A ja sobie, mam czas, luzik. No i dobra. Przyjechała drogóweczka, no oczywiście tam mandat chyba 300 zł i 6 punktów dostał. No i oczywiście, wiecie, no w PZU ubezpieczenie, bla bla bla. I w sumie, jeżeli ktoś szuka ubezpieczenia, to PZU mogę polecić. Za małe pęknięcie ramki tej plastikowej na tablicę rejestracyjną i lekkie wygięcie tablicy rejestracyjnej, które jest w sumie niewidoczne, z ubezpieczenia przychodzi jakieś 1200 zł. Czyli w sumie całkiem spoko kwota, tak naprawdę za nic, bo tak ja naprawdę tyle co musiałem zrobić, to wymienić sobie tą plastikową ramkę, których tych ramek plastikowych mam potąd, w piwnicy leży. Także no cóż, jeżeli ktoś chce sobie zarobić, to stukajcie się. No, ale po prostu tutaj mówię bardziej, że widzicie, kierowca za kierownicą, który jest śpiący, no to naprawdę no nie jest za bardzo bezpieczny. Cóż, bywa. Ale myślałem, że gościu coś ściemnia, bo tak troszeczkę, wiecie, krzywo stał na nogach, się gibał trochę. Wiecie, z jednej strony myślałem tak, no dobra, może faktycznie jest śpiący, a z drugiej strony może, sobie myślę, może jakiś, kurde, podchmielony, nie? Ale jednak... jednak badanie alkomatem wykazało co innego. Więc, no nie był podchmielony, no ale zmęczenie dało swoje. Ja sobie myślę, wjechać komuś w tyłek, wiecie, no nie wiem, nie widzieć coś, ale tutaj normalnie staliśmy, a on ruszył, jak ja jeszcze stałem, nie? No bo przecież auto przede mną stało. I w sumie największe szczęście z tego wszystkiego, które mogę tutaj powiedzieć, to jest to, że dobrze trzymałem nogę na hamulcu, bo jeżeli bym nie trzymał nogi na hamulcu, poleciałbym na przód, na samochód, który stał przede mną i wtedy byłaby gorsza sytuacja. No dobra, ubezpieczenie większe, ale wiecie, no... No samochód jednak samochód, no jest chyba najgorsze coś, jeżeli najgorsze jest coś, jeżeli ktoś jeździ samochodem, samochód mu jest potrzebny, to są dwie najgorsze rzeczy. Stłuczka samochodem i czas naprawy, wiecie, jesteście bez samochodu i jeżeli samochód się spieprzy, nie? Trzeba oddać do serwisu i zostajemy bez auta przez jakiś czas. To jest naprawdę, mówię wam, masakra. Jeszcze jak nie musimy, nie wiadomo ile jeździć, spoko, ale jak trzeba gdzieś jechać czy coś, to... Oj, bada. Najgorsze co może być, nie życzę nikomu. Dobra, my już sobie dojeżdżamy do Białegostoku, więc myślę, że nawet dojedziemy, mamy 70 km. Tutaj sobie możemy pocisnąć, fotoradarów raczej nie będzie, więc luzik. Ale ładna droga w sumie. Nie wiem, czy taka sama droga jest do Białegostoku, też ładna, czy raczej się koleboce. W każdym razie tutaj naprawdę się postarali. Dobra, Białystok prosto. Miałem mówić, że nic nie jeździ na tej drodze. To jednak coś jeździ. Jeszcze 50 km, że coraz bliżej. No i pewnie pasuje coś wziąć jeszcze z Białegostoku. Myślę, że z Białegostoku coś bym chciał na Rosję, albo nie wiem gdzie, ale może na Rosję. Ogólnie byśmy sobie pojechali na Rosję, no. W poniedziałek byśmy jechali na Rosję, o ile coś będzie w ogóle na Rosję. I o, słuchajcie, jeszcze mam taką prośbę do was. W komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie, co chcielibyście, abym poruszył w przyszłym odcinku, na jaki temat, żebyście chcieli, żebym się wypowiedział. Może coś ciekawego wam wpadnie do ucha, żebyście chcieli jednak, żebym coś rozwinął, jakiś tam temat. Mi też to znacznie ułatwi robotę. Tak jak dzisiaj w sumie się
nie przygotowywałem, bo nie myślałem, że czy się wyrobię z nagrywaniem, czy będę miał mody wszystkie i tak dalej. Jeszcze widzicie, modów jeszcze nie wgrałem, ponieważ naściągałem, napobierałem, ale jeszcze muszę dobrać resztę modów. Później muszę to testować i tak dalej, dlatego może to zrobię przez weekend. A jak nie, to dopiero to gdzieś koło środy, albo za tydzień nawet dopiero by był odcinek na nowszej wersji. Na razie gramy na tej, na której graliśmy wcześniej. O, już widać firmę, widać firmę, widać firmę. Stówę ciśnie, nieźle. Fotoradar. Fotoradar. Gdzieś tu musi być. O, jest. He, 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 he. My tu skręcamy, nie? Tak, czyli... A, do Sano, czyli przed Białymstokiem. Nie centralnie w Białymstoku. A, to my już jesteśmy przy firmie. 5 km. No, elegancko. Ciekawe, czy będzie coś z Sano, czy jednak będziemy musieli się... dostać do samego centrum. A to jest ta chyba fermowa, tak, firma fermowa. O, jest i krowa, siema krowo. Przejechałem z paliwem, będziesz miała co pić. Nie wiem, czy się zmieszczę tak. Postaram się. Dobra. Okej. Czekaj jeszcze trochę. Teraz ładnie zaparkować na czepą. Wiecie, że dawno nie parkowałem. To, że się dawno nie parkowało, naprawdę... Naprawdę daje... Dupa, nie zmieściłem się tutaj, ja pierdykam. Masakra, mówię wam, przesrane jest. Jak się naprawdę długo nie parkowało, to trzeba sobie poćwiczyć na nowo. Spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście. Plus. Yeah! A szkoda było tracić po prostu premię, nie? O, i kolejny poziom. Jest, 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 jest. Coś sobie weźmiemy. Dostawa na czas, czy kolejny ADR? A może ADR tym razem? Dobra. Okej. Rynek przesyłek by się nam przydał, dokładnie. Białystok, ładnie ta mapka jest przesunięta. Do Madrytu. Rotterdam. Nic na Rosję, ja pierdzielę. No i dobrze. Kurka wodna.
No nic, raczej nie będę nic brał. Może za kolejnym razem odświeżą nam się te zlecenia i będziemy mieć jakieś nowsze. Także ja sobie tutaj elegancko podjadę na bok. Pyk. Ręczny. Zgasimy światełka. No i pięknie. Dobra, okej, ludzie, to cóż, dzięki wam za uwagę, oczywiście, jeżeli wam się nie podobał, łapka w górę, komentarz dodajcie, koniecznie komentarz z jakimś tematem na następny odcinek, o czym chcecie posłuchać. No i do zobaczenia w poniedziałek, trzymajcie się, pa pa!